Welcome, brother. Husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother! Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself, is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. State you're in this morning. What on earth did you get up to last night? No dobra, słuchajcie, a więc taki początek. Taki, słuchajcie, gameplay krótki będzie tejże gry,
która, nie ukrywam, była dość długo przeze mnie obserwowana jeszcze przed jej premierą. Muszę wam powiedzieć, że zastanawiałem się w ogóle, jak ta gra będzie wyglądała. W końcu robi to zupełnie nowe studio. Oczywiście tam pracują osoby odpowiedzialne za wiele hitów, chyba przed za Mafię 3, która hita może za bardzo nie była, ale ludzie, którzy mają pasję do gier i którzy na tym się znają. Pieniądze były też zbierane, słuchajcie, na Kickstarterze, tak? A więc to taki zlepek, słuchajcie, funduszy. Wyszło coś takiego, słuchajcie, Kingdom Come Deliverance, a więc RPG osadzany w średniowiecznej, słuchajcie, Europie. RPG z domieszką, słuchajcie, sandboxu, a więc wielkiego, otwartego, słuchajcie, świata. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Sam początek, sami powiedzcie, robi wrażenie i to bardzo pozytywne, bardzo fajne. Wszystko ładnie, słuchajcie, wygląda. Muzyka po prostu jest idealna. Troszeczkę ten język ich, w jakim oni mówią, taki troszeczkę jest dziwny, ale to chyba kwestia przyzwyczajenia. Chyba tak miało być, nie wiem. Tak mi się wydaje. Dziękuję Bogu w ogóle, że nie ma dubbingu polskiego. To w ogóle ręce do wydawcy, że takiego czegoś, słuchajcie, nie zrobił. Bo niestety, ale nasz dubbing polski jest po prostu straszny. Jedyną grą, którą lubię słuchać, gdzie jest dubbing polski, to jest oczywiście, słuchajcie, Wiedźmin. Cała reszta naprawdę po prostu mnie przeraża i odpycha od gry. Tak na przykład jest w Call of Duty, II wojna światowa, tam to po prostu w ogóle jeden wielki dramat. No i co, słuchajcie, pokażę wam krótki gameplay, jak to wszystko w ogóle wygląda. Sam jestem bardzo ciekawy. A jeżeli chodzi o dalszy ciąg, to wszystko naprawdę zależy od was, nie ode mnie. Ja mogę sobie grać w zaciszu domowym sam, albo też razem, słuchajcie, z wami. A więc co? O co tutaj teraz chodzi, słuchajcie? Dokonując dwóch pierwszych wyborów w tym dialogu, ustalisz wyjściowe atrybuty swojej postaci. Dobra. Pytanie od matki było następujące. Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz, dziecię do diabła nosiło cię wczoraj w nocy. Gadaliśmy sobie w karczmie, to retoryka. Poszedłem potańczyć zręczność, byłem z blanką witalność i pracowałem w kuźni siła. Gdzie ja byłem? Myślę sobie, że byliśmy z blanką. I was with Bianca. We were talking. Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Dobra, a czemu miałbym się interesować fechtunkiem? Też retoryka. Maciej uczył mnie strzelać z łuku zręczność. Byłem z blanką witalność. I czy to ważna siła? No słuchajcie, myślę, że idziemy dalej w zaparte, prawda? Byliśmy z blanką. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? Alright, alright. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Okej. Okay. No i oczywiście wiemy, że tutaj naszym głównym bohaterem jest Henryk. Młody człowiek. Jestem ciekawy, ile ma lat. Dobra, jestem głodny. Jestem głodny. Po imprezie? Choć może nie. Tatko gniewa się na mnie. Father angry with me for sleeping late. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Saratsik. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. No dobra, słuchajcie, jestem. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Kurwa, jabłko. No dobrze. Byli tu moi kompani. Did Matthew and Fritz come looking for me?
No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Źle ich oceniać. Mhm. That's unfair. Really? So where were you until the small hours last night? I was... Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Yeah, of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. No dobra. Koniec rozmowy. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. A więc słuchajcie, wszystko ładnie już wiemy. Mamy bardzo fajną matkę. Bardzo fajna. W ogóle fajna rodzinka. Jabłko, podnieś. A, sobie wezmę jeszcze jedno na drogę. A co mi tam? Czy tutaj możemy coś jeszcze zrobić? Chyba nie. Tutaj widzimy, że gra z oczu bohatera. Tylko widzimy ręce i nogi. Dobra. To oczywiście w żadnym stopniu nie przeszkadza. Bardziej zastanawia mnie sterowanie tą postacią podczas walki. Bo to będzie dość chyba utrudnione. No to więc tak jak w Skyrimie, prawda? Praktycznie to samo. Dobra, tutaj. Co tutaj jest? I feel quite hungry. Głodny? O, wychodzimy z domu. O, mamunia ładnie sprząta. Jak to nasze kochane mamy, prawda? Tutaj coś się gotuje, jakiś obiad pewnie. Ale to chyba rodziców nie mam chyba aż tak starych, widzę, że tutaj. Nie wiem, tak myślę, że około 50 mają, prawda? Jedz garka, oczywiście. A! Najedzony. No dobra. To jest chyba nasze podwórko i nasz dom. Tu jakiś ogródek mamy pewnie. Jakieś winogrona, tak? Czy co to jest? Cholera wie. Takie pędy się pną, może winogrona. Nie no, powiem wam, że naprawdę pierwsze wrażenie gra robi naprawdę bardzo dobre. A to jest chyba, słuchajcie, takie bardzo ważne. Dla mnie, ja zazwyczaj tak mam, że pierwsze, słuchajcie, te 10 minut z grą i mniej więcej wiem. I mniej więcej wiem, czy gra będzie fajna, czy też nie. Słuchajcie, mój syn się budzi, trzeba go nakarmić. Jest druga w nocy, więc pozwolicie, że za chwilę wróci. Słuchajcie, już jestem. Syn nakarmiony. Oj, słuchajcie. No tak właśnie jest, jak się jest rodzicem, nie? O drugiej wstać, nakarmić. Później o szóstej wstać, nakarmić. A że ja, słuchajcie, siedzę praktycznie w nocy, zazwyczaj w nocy, na komputerze. Gram, nagrywam, renderuję, montuję, to zawsze mam ten czas, żeby syna mojego, słuchajcie, nakarmić. Dobra, to chyba będzie nasz ojciec, tak, dokładnie. Come here, I need your help. Tu mamy takie, oni są kowale. Ale dobra, pogadajmy.
What's the matter with you, Pip? Didn't you hear me calling? Perswazja. W jaki sposób coś z nimi zrobić wrażenie? Retoryki. No dobra. O cholera. Boże, twojej reputacji i twojego przeciwnika. Henryk 3. Całkowity poziom siły. Tu jest całkowity poziom charyzmy. Retoryki. No dobrze. Musiałem coś zrobić. Przepraszam, chciałem się trochę rozejrzeć. Mam dosyć rozkazywania. Nie, no słuchajcie, nie. Ja bym bardziej tutaj bym był za prawdą. Musiałem coś zrobić i tyle chyba, nie? Sorry, I had to go and deal with something. Well, it's no great tragedy. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? Not drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. No okej, większość zadań można rozwiązać na różne sposoby. Elokwencja pomoże ci zyskać przyjaciół. A nie rzucając się oczy, możesz prawie całkowicie uniknąć kłopotów. Jeśli nie lubisz niczego, obijać bawełnę. Przemoc też może być dobrym rozwiązaniem. No dobra, słuchajcie. Cień naszego Henryka jest. Ciekawe, ile on ma lat, ten chłopak. Tutaj w ogóle historia tej rodziny mnie bardzo ciekawi. Mam nadzieję, że w późniejszym etapie gry będziemy wszystko ładnie wiedzieli, słuchajcie. To są chyba nasze konie, z tego co tutaj widzę. To jakby taka nasza posiadłość, choć mogę się mylić. No, nie. Słuchajcie, no graficznie tutaj naprawdę to ładnie wygląda. Do niczego się przyczepić nie można. Trawka ładnie się buja na wietrze. Naprawdę jestem jak na razie, słuchajcie, pod wrażeniem. I to słuchajcie, gra od studia, który nie jest jak Ubisoft, jak Activision, jak Electronic Arts, jak CD Projekt Red. Po prostu studio, które zrobiło po prostu genialną grę. Czy genialną, to się okaże, że chodzi o pierwsze te 10 minut, to muszę powiedzieć, że gra naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, bardzo fajna. Dobra. Znaczy tutaj nie będę wam teraz zawracał głowy gameplayami i tymi wszystkimi zadaniami, bo tam naprawdę nie wiem, czy wy chcecie, czy nie chcecie tego oglądać. A więc zobaczymy się, słuchajcie, na moim kanale w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy tej gry, czy innej. To wszystko naprawdę zależy od was, a więc zapraszam was do komentowania i lajkowania. Jeśli macie tą grę, to życzę wam naprawdę miłej zabawy. A ja co? A ja bawię się dalej. Pa, pa.